opowiem wam jeszcze jedną krótką historię. No i tak właśnie wyglądała ta historia. Tam jest brama do Palace of Holyrood, letnia rezydencja Her Majesty, czyli królowej Elżbiety. Budynków świata. A waszym zdaniem? Ja nie wiem, czy ten budynek jest najbrzydszy, czy może najpiękniejszy, ale na pewno jest ekspresją jakiegoś artysty i moim zdaniem zrobił niezłą robotę. Royal Mile to trakt edynburskiej starówki, który położony jest na grzbiecie wygasłego wulkanu. Ciągnie się od opactwa i Palace Holyrood aż do szczytu tego wulkanu, gdzie położony jest zamek edynburski. Edynburg to niewątpliwie piękne miasto, obok Rzymu, Paryża i Florencji. Jedno z czterech najpiękniejszych na świecie według niektórych. Według mnie jest to miasto niezwykle urokliwe, pełne tradycji, zabytków, kontrastów i swojego właśnie, i swojego klimatu. Ale nie pokażę wam tego. Niestety nie piję alkoholu. Prawdziwi Szkoci nadal są. To zegar z kwiatów, który jak widzicie jest mega, mega, mega zadbany. Dla mnie wow. Jesteśmy w Princess Street Gardens, w korycie, czy tam jak wolicie, na dnie osuszonego jeziora. I właśnie w tym miejscu, znaczy to jezioro było u podnóża zamku edynburskiego, zresztą jak widać na ujęciu. I w tym miejscu topiono rzekome czarownice. Związywano je, rzucano je do wody. Te, które utonęły, to znaczyło, że nie są czarownicami. Te, które utrzymały się na wodzie, to znaczyło, że są czarownicami, a więc obie te grupy los spotykał tak czy siak taki sam. Okay, now I can ask you that. Zdjęcie, które mogliście przed chwilą widzieć, to był hołd dla polskiego żołnierza Bazyla Klimowicza,
żołnierza, który brał udział w bitwie pod Monte Cassino i to był ostatni żyjący członek bitwy pod Monte Cassino. Zmarł właśnie tutaj w UK w wieku 103 lat, zmarł zaledwie miesiąc temu. I tak naprawdę była to wielka strata nie tylko dla Polski, ale i dla Wielkiej Brytanii. Wszystkie brytyjskie media uczciły pamięć zmarłego Bazyla Klimowicza, co było naprawdę wzruszające. Natomiast skąd wziął się ten pomnik Niedźwiedzia Wojtka i co ma wspólnego Bazyl Klimowicz? Niedźwiadek Wojtek to był mały niedźwiadek, który został podarowany polskiej armii przez małego chłopca, bodajże w Palestynie. Mały chłopiec niósł małego niedźwiadka, podarował on polskim żołnierzom. Później ten niedźwiedź został wcielony do polskiej armii i brał udział w bitwie pod Monte Cassino. I ciekawostką jest, że temu niedźwiedziowi nadano stopień kaprala. Potem niedźwiedź Wojtek trafił do edynburskiego zoo, stąd właśnie jego pomnik jest tutaj. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak polskie mewy się zachowują, ale tutaj są ciągle głodne i no generalnie mega oswojone, potrafią z ręki wziąć jedzenie. Od wczoraj szukam czapek z daszkiem w jasnym kolorze. Finally, wreszcie się udało. Taką, a może taką? Pink one? Tak. A myślę, że wezmę różową. A być czapka, będzie kapelusz. W sumie czemu nie? Tak to w życiu nieraz bywa, że dostajesz więcej niż chciałeś. Chciałem czapkę, mam kapelusz. Aha, jeszcze jedno. Dzięki, że byliście ze mną. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Zapraszam na kolejny odcinek. Kanał się rozrasta, dywersyfikuje. Zapraszam na odcinki nie tylko z Edynburga, ale z innych miast Szkocji, z innych krajów zrzeszonych do Wielkiej Brytanii i w niedługim czasie, mam nadzieję, z całego świata. Zapraszam Was również na Instagram. Link jest w opisie. Jest tam nas ponad 100 tysięcy, prawie 100 tysięcy jest tam nas, także zapraszam również na Instagram. Trzymajcie się, hej, pozdrawiam.